Kuba, przede wszystkim, tak jak mówiłem Bartkowi Smektale przed chwilą, gratulacje dla drużyny, ale też gratulacje dla Ciebie, bo jesteś takim chyba, można powiedzieć, bohaterem tego spotkania. Jakie takie pierwsze odczucia już po 15 biegach? Dziękuję bardzo. No tak, bardzo się cieszę, że wygraliśmy jako drużyna. Może jakimś bohaterem się nie czuję, bo to każdy dołożył punkty i jako drużyna pojechaliśmy równo, więc tutaj na pewno to cieszy i motywuje przed następnym meczem we Wrocławiu. Jak wyglądały rozmowy w parku maszyn, jak wyglądały te kulisy tego dzisiejszego zwycięstwa? Rozmawialiście ze sobą dużo, szukaliście tych odpowiednich ustawień? Tak, tutaj na pewno pogoda była bardzo gorąca, mega duszno było i tutaj co przerwę z chłopakami się spotykaliśmy w parkingu i robiliśmy naradę, jak ten tor się zachowuje, w którą stronę kto idzie z ustawieniami i też braliśmy od siebie te informacje, żeby każdy coś pozmieniał, więc to też fajnie się przełożyło, myślę, na ten wynik. Chciałem też zapytać o Twoją dyspozycję, która dzisiaj była znakomita. Możesz tak na spokojnie odetchnąć, że wreszcie ta Częstochowa nie stanowi zagadki, a czujesz się tutaj jak lider z prawdziwego zdarzenia? Nie stanowi zagadki, zawsze będą jakieś znaki zapytania, ale nie, dzisiaj dobrze się czułem. Pewnie też ze startu, na trasie też szybki się czułem, więc chłodna głowa i oby tak dalej. Krótka teraz ta przerwa przed nami, bo jedziemy do Wrocławia już w piątek. Jakie nastawienie przed tym spotkaniem u Ciebie, w Twoim teamie? Dokładnie, już w piątek tutaj jedziemy do Wrocławia. U mnie nastawienie, myślę, bojowe i jako drużyna też pokażemy dobrą jazdę i będziemy chcieli wygrać ten mecz. Kuba, wielkie dzięki za dzisiaj i widzimy się w piątek. Dzięki bardzo, do zobaczenia w piątek. Bartek, przede wszystkim gratulacje dla Ciebie, gratulacje dla całej drużyny. Powiedz tak szczerze, spodziewałeś się, że te punkty uda się dzisiaj wywalczyć? Ja oczywiście wierzę w to, że potrafimy wygrywać mecze i dzisiaj byłem na to przygotowany i w pełni skoncentrowany i zmobilizowany. Ale faktycznie wiedzieliśmy, że będzie ciężko, bo nie było dzisiaj z nami jednego z naszych podstawowych zawodników, naszych liderów, naszego lidera Frediego, ale wszyscy stanęliśmy na wysokości zadania i udało się po prostu pojechać na tym poziomie Frediego tutaj w Częstochowie i udało się to spotkanie wygrać. Zapytam Cię o to, co kibiców chyba interesuje najbardziej, czyli o te kulisy, tego co się działo w parku maszyn. Tak patrząc z pozycji trybun, napędzaliście się jeden drugiego. Powiedz, jak to wyglądało z Twojej perspektywy. Z mojej perspektywy, no dzisiaj naprawdę te warunki pogodowe były bardzo ciężkie, więc ja spędzałem większość czasu w swoim boksie, żeby się odpowiednio schłodzić, przygotować i odpocząć, bo przy takiej pogodzie to w normalnych rzeczach się dosyć ciężko po prostu przebywa, czy nie wiem, siedzi chociażby na stadionie, a my w tych kewlarach to traci mnóstwo wody, więc skupiłem się na tym, żeby przygotować się. I też między biegami po prostu był czas wtedy na spotkanie między wyścigami, także analizowaliśmy, co tam się dzieje, kto czego używa i no i się udało. Zadam Ci takie typowe żużlowe pytanie o nasz tor domowy. Trenowaliście mniej więcej w podobnych warunkach, mniej więcej w podobnych godzinach. Jak to jest już taki nasz, można powiedzieć, częstochowski atut? Czujecie się na nim już pewnie? Tak, tylko po pierwszym biegu mówię sobie, znowu dwa dni treningów i muszę używać czegoś innego. I po pierwszym biegu było trzeba zmienić ustawienia i używać ustawień, których nie używałem na treningu. Faktycznie jest tak, że ten tor jest naprawdę już bardzo dosyć regularny i faktycznie trenowaliśmy w podobnych temperaturach, ale no w pierwszym biegu przyjechałem daleko z tyłu i było trzeba podjąć drastyczne kroki i poprzekładać inne zębatki. Nie ma to absolutnie żadnego znaczenia, bo wykonaliście dzisiaj kawał dobrej roboty, ale jakbyś mógł zdradzić kulisy tych dwóch pechowych defektów. Co to było? Łańcuszek? Tylny łańcuch, a jeszcze taką analizę, no to trzeba to przeanalizować po prostu na spokojnie w warsztacie. Cieszę się, że te dwa... Cieszę się.
jest mi źle z tym oczywiście i będziemy musieli o tym porozmawiać i przede wszystkim znaleźć przyczynę, ale że to nie przyczyniło się, że dzisiaj moja drużyna przegrała, tylko wygraliśmy to spotkanie i myślę, że wszyscy i kibice są zadowoleni. Ja dzisiaj dałem sobie wszystko, a defekty bolą bardzo. Ja myślę, że to nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Bartek, przekazuję Ci wielkie gratulacje od kibiców z trybun i cóż, widzimy się w piątek we Wrocławiu i walczymy o kolejne punkty. Dzięki, do zobaczenia. Dzięki.